A zaczynamy od narewki i problemu, który nie jest nowy, ale dziś znalazł swój wyraz w przestrzeni publicznej. Dokładnie w przestrzeni publicznej przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku. Rzecz dotyczy patrona szkoły podstawowej w Narewce Aleksandra Wołkowyckiego i manifestacji osób żądających usunięcia patrona i zastąpienia go innym. Danutą Siedzikówną, pseudonim Inka. Spór o patrona szkoły trwa od wielu lat, ale czy jest to tylko spór o osobę, czy w tle tego sporu nie ma jeszcze innego pytania? O tym Marcin Dziekoński. Narewka, niewielka miejscowość, 70 km od Białegostoku. Życie toczy się tu raczej spokojnie, choć są wyjątki. Oto jeden z nich. Miejscowa szkoła podstawowa, 300 uczniów i patron, o którym robi się w całym kraju coraz głośniej, Aleksander Wołkowycki. O Wołkowyckim można przeczytać głównie w internecie. Niemiecki i sowiecki agent i donosiciel wydał matkę Inki Eugenię, zamordowaną przez Gestapo w 1943 roku. Współpracował z NKWD i z Gestapo. I dalej. Patronem jest konfident wszelkich możliwych służb okupacyjnych. Tak o Wołkowyckim mówi się od kilkunastu lat, ale nie w Narewce. Tutaj raczej niewiedza lub milczenie. Chcemy zapytać o Aleksandra Wołkowyckiego, patrona szkoły. Co pan sądzi na ten temat? Dziękuję, naprawdę. Nikt ludzie już wyjadę. Nie przeszkadza panu ten patron? Nie, nie przeszkadza wcale. Dlaczego? Nie wiem, ja się tu w szkole nie uczyłem, bo akurat wchodziłem do szkoły dolewkowe. A wie pan, kim on był? Ja pan szczerze mówiąc, za bardzo dokładnie nie powiem tego panu. Jest mi to w tym momencie naprawdę obojętne. Był patronem do tej pory. Nigdy tutaj na ten temat się nie rozmawiał, przynajmniej ja o tym nie wiedziałam. O Wołkowyckim można też przeczytać na oficjalnej stronie internetowej szkoły w Narewce. Wpajał dzieciom i młodzieży wiarę w siłę i przyszłość nauki, oświaty i kultury. Pikietę zorganizowaliśmy w akcie protestu przeciwko nazewnictwu. Dziś pod Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku o Wołkowyckim przypominają członkowie Ligi Obrony Suwerenności. Wcześniej apelowali do radnych Narewki, do wójta, do dyrektora szkoły. Teraz chcą, by sprawą zainteresował się wojewoda. To kolejna bitwa w ich wojnie o zmianę patrona szkoły. Zdrajcą jest dlatego, iż mamy potwierdzoną dokumentację przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, iż on w latach 44-45 współtworzył w zorganizowaniu Polskiej Partii Robotniczej. On był sekretarzem miejscowego koła w Narewce. W białostockim oddziale IPN dowiadujemy się, że Aleksander Wołkowycki został rozstrzelany po wkroczeniu do Narewki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w 1945 roku. W tymże przypadku, w przypadku jego osoby, jako przyczyna likwidacji jest podana, że był organizatorem komunistycznym. Tyle na ten temat mówi raport sporządzony przez dowódcę oddziału majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę. Czy nie uważacie państwo, że taki patron szkoły obraża godność Polaków, którzy działając w Armii Krajowej walczyli o prawdziwie demokratyczny kraj? Radzimy zastanowić się nad zmianą jednego z patronów szkoły. Dyrektor szkoły w Narewce Maria Lewsza takie listy dostaje od osób z całego kraju. Regularnie zebrała całą teczkę. W sprawie Wołkowyckiego zwracała się do białostockiego IPN-u. Czy dostała pani z IPN-u pismo, w którym Wołkowycki określany był jako organizator komunistyczny? Nie. Taka informacja w piśmie nie została w żaden sposób zawarta. Nie znaleziono informacji w Instytucie Pamięci Narodowej takiej, która by świadczyła, że patron szkoły jest konfidentem, jest zdrajcą i że jest jak gdyby złym przykładem dla uczniów naszej szkoły. Brak twardych dowodów to raz, ale jest jeszcze drugie dno w tej sprawie. Zrobił się szum wokół naszego patrona i czekałam na informacje, na sygnały ze strony rodziców, czekałam na sygnały ze strony społeczeństwa. Takich sygnałów do tej pory nie otrzymałam. Jeżeli wpłyną jakiekolwiek informacje ze strony rodziców, ze strony mieszkańców, spróbujemy uruchomić, prawda, tą procedurę odwołania patrona, ale musimy mieć dowody. Postawę obywateli Narewki w sprawie Wołkowyckiego potwierdza Mikołaj Pawilcz, wójt gminy. Ani mieszkańcy, ani społeczność szkolna nie artykułowali takiego wniosku, żeby dokonać zmiany nazwy patrona. O tą decyzję rady zabiegają organizatorzy, czy też osoby, które są spoza gminy, wręcz niektóre nawet spoza naszego regionu. Podstawowe pytanie brzmi, skąd bierność mieszkańców gminy w sprawie, która oburza ludzi z innych rejonów kraju? W Instytucie Pamięci Narodowej dowiadujemy się o istnieniu jeszcze jednego dokumentu, który burzę w Narewce stawia w zupełnie innym świetle. Rodzina Aleksandra Wołkowyckiego, szczególnie jego brat, twierdzili, że Aleksander Wołkowycki był działaczem białoruskim,
który wolał, według jego słów, żyć i działać w strukturach państwa białoruskiego, a nie polskiego. I to właśnie upatrywał jako przyczynę likwidacji. W ostatnim spisie powszechnym w gminie Narewka narodowość białoruską zadeklarowała blisko połowa mieszkańców. Do zmiany patrona szkoły potrzebna jest decyzja radnych gminy. Marcin Dziekoński, Obiektyw.